Stosownie do Pana prośby przygotowałem tekst informacji, która mogła być umieszczona w rubryce Rady Miejskiej w Gazecie Giżycko, gdzie byłby podany adres strony, na której można obejrzeć sprawozdania z sesji Rady Miejskiej. Tą informację jak zwykle przekazałem do Wydziału Promocji w dniu 31 sierpnia. Niemniej jednak ta informacja w Gazecie Giżyckiej się nie ukazała, ponieważ pani burmistrz uważa, że rozmawiałem o tym w terminie późniejszym, uważa, że umieszczenie adresu strony byłoby informacją, reklamą pana strony, a w związku z tym inne podmioty, które również mają swoje strony, chciałyby, powiedzmy, takiego samego zachowania ze strony samorządu giżyckiego i dlatego ta informacja się nie ukazała. Natomiast jeżeli panu zależy na tym, to my jako radni możemy takie ogłoszenie w Gazecie Giżyckiej umieścić i zapłacimy nie w miejscu przewidzianym dla informacji samorządu, tylko prywatnie finansujemy taką informację, jeżeli to pana satysfakcjonuje. Nie no, mieszkańców bardziej by interesowało, żeby ta wiadomość była cyklicznie w czwartki zawsze zamieszczona w rubryce, gdzie rozumiem. Chodzi, do rady to wszystko to cyklicznie należy. Było zamieszczone. Więc przewodniczący rady nie jest osobą władczą w stosunku do pracowników urzędu, tylko pracownicy urzędu są pracownikami burmistrza. Wyjaśniam tu wątpliwość, kto odpowiada za decyzje ostateczne, jeśli chodzi nawet o umieszczenie. Ja mam taki obowiązek narzucony mi przez samorząd, przez radę, że od czasu do czasu przekazywać mam informacje o pracy rady. Nie mogę umieszczać swoich wypowiedzi, swoich poglądów na jakiś temat, tylko to, o czym decyduje rada. I to czynię w miarę czasu, w miarę swoich tam jakichś umiejętności. Natomiast jestem przekonany, że obraz internetowy jest potrzebny dla społeczeństwa, bo na sesję nie ma możliwości, żeby ludzie przyszli, nawet ci, co by chcieli, bo nie ma tam pomieszczenia. Natomiast internet pozwala zorientować się o sposobie pracy rady, o sposobie głosowania radnych, o sposobie myślenia, dyskusji. Jeżeli ktoś chce poświęcić czas tym sprawom, także warto to oglądać. Jestem zdania, że jest to pożyteczna inicjatywa z pana strony, a nie przeszkadza. No ale a jak mam zrozumieć to pismo pana Czacharowskiego? Że to wszystko od pana zależy. Jak mamy to zrozumieć? To jest poziom myślenia pana Czacharowskiego i bez komentarza. Dobra. Dziękuję bardzo.